Dzień dobry. Witajcie w środowym słowie na dobry dzień. Kochani, dzisiaj według mojego planu czytania Bożego Słowa mamy Psalm 128, który przez tłumacza jest zatytułowany Życzenia szczęścia dla czcicieli Pana. I psalm ten zaczyna się od słów takich: O jak szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana, kto kroczy Jego drogami. Tak będziesz się sycił owocem trudu swoich rąk. Spotka cię szczęście i powodzenie. Twoja żona będzie jak płodna winnica, która otacza twój dom, a dzieci jak sadzonki oliwne wokół twojego stołu. Tak będzie błogosławiony ten, kto żyje w bojaźni Pana. Niech ci z Syjonu błogosławi Pan. Oglądaj szczęście Jerozolimy. Ciesz się nim przez wszystkie dni swojego życia. Oglądaj także dzieci swoich dzieci. Pokój Izraelowi. Szczęśliwy jest ten, kto żyje w bojaźni Pana, kto kroczy Jego drogami, mówi psalmista. Czym jest ta bojaźń Pana? Bardzo często w psalmach właśnie możemy przeczytać o zachęcie do tego, żeby żyć w bojaźni Pana. Czy to jest jakieś uczucie do Boga? Czy to jest strach przed Panem? Nie. Żyć w bojaźni Pana to żyć według Jego słowa, być Mu posłusznym, żyć w posłuszeństwie według tego, co On od nas oczekuje, a my dzisiaj wiemy, czego Bóg od nas oczekuje, bo mamy Boże Słowo. Nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego objawienia, ale mamy Boże Słowo i wiemy, że Bóg chce, żebyśmy byli naśladowcami Jezusa Chrystusa, żebyśmy byli Jego uczniami. Bo dalej mówi, kto kroczy Jego drogami. Szczęśliwy jest ten, kto jest posłuszny Panu i chodzi drogami, które Pan dla niego wyznaczył. Będzie się sycił owocem trudu swoich rąk, a więc będzie doświadczał błogosławieństwa tego, co robi. Będzie przynosiło to owoce w jego życiu i będzie mógł sycić się tymi owocami, a więc będzie mógł je widzieć, będzie mógł tego doświadczać. Tak będzie błogosławiony ten, kto żyje w bojaźni Pana. Tak będzie przez Pana błogosławiony ten, kto chodzi Jego drogami i żyje w posłuszeństwie Panu. Zachęcam Was, kochani, do tego, żebyśmy każdego dnia doświadczali błogosławieństwa Pana. Poprzez to, że żyjemy według Jego Słowa, żyjemy w posłuszeństwie i wypełniamy Jego Słowo w codziennym swoim życiu. Radości w Panu, pozdrawiam. Jeżeli Bóg pozwoli, widzimy się jutro.